Nadleśnictwo Hajnówka jako pierwsze w rejonie Puszczy Białowieskiej otrzymało swój sztandar. Dla każdego leśnika to niezwykle ważny symbol uznania. Na rewersie orzeł, na awersie liście dębu. Tak wygląda sztandar Nadleśnictwa Hajnówka. Tkały go ręcznie siostry Klaryski z zakonu w Hajnówce. Wczoraj został poświęcony i złożony na ręce pocztu sztandarowego. Uroczystość rozpoczęła msza święta polowa w siedzibie Nadleśnictwa, a homilia ściśle związana była z ochroną Puszczy Białowieskiej. Podobieństwem Boga na ziemi, jego reprezentantem na koniec stworzenia jest człowiek. I dlatego z Puszczy Białowieskiej nie wolno wypędzać człowieka, leśnika. Czy ogród nie potrzebuje gospodarza? Przecież to jest ogród, który żyje, który umiera, który trzeba leczyć. Dla każdego leśnika nadanie sztandaru to wielka uroczystość, bo przypomina o służbie Polsce i polskim lasom. To symbol uznania dla pracy leśników. Sztandar to jest coś tak niezwykle ważnego. To jest taki symbol, staje się to symbolem więzi pokoleń, który tutaj, prawda, tej ziemi, tych leśników i tych, którzy tu byli, pracowali i tych, którzy będą w przyszłości i będą ten sztandar sobie przekazywać jako symbol więzi pokoleń. Leśnicy zajmują się zbiorem nasion, zakładaniem nowych szkółek, zalesianiem pustych obszarów. Dbają również o zwierzęta leśne i kontrolują lasy pod kątem chorób i szkodników. Niestety dziś muszą się też mierzyć ze słowami krytyki, bo stają w obronie polskich lasów. Mąż mówił zawsze, że lasy będą w permanentnym niebezpieczeństwie, że będą takim, prawda, o który zawsze będziemy musieli tego pilnować, dbać i walczyć. Dlatego, że to jest ogromny majątek. My Polacy musimy sobie zdawać sprawę, że to jest ogromny majątek. To jest to, co jest. To, co widzimy, a więc ten wspaniały drzewostan, tak, to jest ogromne bogactwo, ta bioróżnorodność, ale to, co pod lasami. To jest po prostu nasza ziemia, nasze terytorium, żebyśmy nie stali się narodem bez ziemi. Sztandar Nadleśnictwa Hajnówka jest 9. sztandarem w 31 nadleśnictwach należących do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku.